100 lat temu, jako Polacy, mieszkańcy tej ziemi podnieśliście wysoko głowy, by zerwać jarzmo obcego panowania i budować nowy Śląsk w odradzającej się Rzeczpospolitej. Nie było łatwo. Aż 3 razy musieliście chwytać po broni, zadziwiając całą Europę skalą swoich działań. Kilkadziesiąt miast i miejscowości stanęłoby bić się o polskość Śląska. Ponieśliście ofiary i przelaliście krew w walce o swoje wartości. Pomimo terroru i okrucieństw i pomimo przewagi po stronie wroga, wasze 3 powstania doprowadziły do odrodzenia Śląska w Polsce. Śląska, który stał się perłą w koronie młodej Rzeczpospolitej, który zadziwiał i budził zachwyt. Śląska, o jakim marzyło wielu Polaków, emanującego nowoczesnością i rozmachem na cały kraj. Niestety, historia znów wystawiła was na trudne chwile. Wielu, którzy tak niedawno cieszyli się z odzyskanej wolności, musiało uciekać lub trafiało do gestapowskich cel i niemieckich, nazistowskich obozów koncentracyjnych. Po pozornym wyzwoleniu przyszły kolejne lata terroru, a potem marazm i bezpardonowa eksploatacja śląskich bogactw. Ale wasz duch nie umarł. Ponownie dało sobie znać, gdy nowe pokolenia mieszkańców Śląska pokazały, że w chwilach próby są w stanie walczyć o wolność, godność i niezależność. Dzięki wam budujemy dziś wspaniały region, którego gospodarka jest wizytówką Polski. Miejsce pięknych miast, pracowitych ludzi i niesamowitego potencjału. Region pełen kultury, dbający o tradycje oraz dumnie spoglądający w przyszłość. Dzięki wam mamy tu swój dom, swoje miejsce, swoją ojczystą ziemię. Wszystko to dzięki wam. 100-lecie powstań śląskich. Pamiętamy.